Antek Królikowski po sobotnim wybryku straci prawa rodzicielskie? Prawniczka zabrała głos. Dokładnie rok temu Antek Królikowski, 34 litry, i Joanna Opozda, 35 litrów, rozstali się. Wszystko przebiegło w atmosferze skandalu, bo stało się to tuż przed porodem aktorki. Gdy ona była w szpitalu, on spotykał się już z inną. Jak pokazało życie, był to dopiero początek wojny między małżonkami. Para wciąż czeka na rozwód, prokurator zajmuje się sprawą niezapłaconych alimentów, a po sobotnich wydarzeniach wszystko wskazuje na to, że gwiazdor może stracić prawa rodzicielskie do syna. To, co wydarzyło się w sobotnie popołudnie, na zawsze może zmienić życie Królikowskiego. Policja zatrzymała aktora za kierownicą, a badanie na obecność narkotyków wykazało, że zażywał środki odurzające. Aktor zasłonił się chorobą. Kilka lat temu zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane. Narkotest wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru, napisał młody Królikowski w oświadczeniu. Policja bada sprawę Królikowskiego. Wykonano badania krwi. Policja oczekuje na wyniki. Prowadzone są czynności. Postępowanie jest w fazie przygotowawczej, mówi nam Podkom. Marta Sulowska z policji na warszawskiej Woli. Według naszych ustaleń, wyniki badań będą gotowe za dwa tygodnie. Wtedy okaże się, jaki los czeka młodziana i z jakiego paragrafu będzie odpowiadał. Cała sytuacja z pewnością nie zostanie bez wpływu na toczące się postępowanie rozwodowe Królikowskiego i Opozdy. Oboje czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy, a równolegle prokurator bada sprawę niepłaconych przez Antka alimentów. Swojej żonie ma już zalegać około 40 tysięcy złotych. Cały ciężar wychowania i utrzymania Vincenta spoczywa na niej. Niewykluczone, że będzie chciała ograniczyć lub odebrać mu prawa rodzicielskie, mówi nam znajoma rodziny. Antek Królikowski straci prawa rodzicielskie? Oznaczałoby to dla niej, że będzie mogła samodzielnie decydować o losach syna, o tym, gdzie mieszka i kiedy opuszcza Polskę. Prawniczka Ewelina Taraszkiewicz, 34 litry, nie ma wątpliwości, że sobotnie wydarzenia mogą mieć wpływ na decyzję sądu. Na samym początku trzeba podkreślić, iż władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz alimenty, są to trzy oddzielne kwestie. Przykładowo, pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Mówiąc prościej, jest to pozbawienie praw, a nie obowiązków rodzica względem dziecka. Odnosząc się do tej konkretnej sytuacji, która się wydarzyła, oczywiście, że może to mieć wpływ na ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ograniczenie władzy rodzicielskiej. Nie znając akt sprawy, ciężko jest zająć stanowisko, natomiast w mojej ocenie, sytuacja, która się wydarzyła, stanowi przesłankę, by wnosić chociażby o ustalenie kontaktów z dzieckiem w obecności rodzica pierwszoplanowego, czyli pani Asi Opozdy, lub w obecności innej osoby bliskiej. Można też wnosić o kontakty z dzieckiem w obecności kuratora lub psychologa. Jeśli zaś chodzi o kwestie ograniczenia, pozbawienia czy też zawieszenia władzy rodzicielskiej, również może to wpłynąć negatywnie na decyzję sądu, mówi nam.